Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, budzik siewcy. Dzisiaj Jezus bardzo jasno mówi o nierozerwalności sakramentu małżeństwa, powołując się na Boga, który tworzy mężczyznę i niewiastę tak ściśle, że stanowią jedno ciało. Więc teraz, przeczytałem kiedyś taką sentencję, na samym początku. Czym się różni słowo lubię od słowa kocham? Jak lubię kwiaty, to je zrywam. Jak kocham kwiaty, to je pielęgnuję, podlewam, dbam o nie, nawożę, walczę o światło i staram się przekopywać, żeby chwasty wysiągnąć. Nie ucinam kwiat, dbam i pielęgnuję. Uczyli nas w seminarium, za co bardzo dziękuję, że jeśli tu jest mąż i tu jest żona, to na zasadzie trójkąta tu jest Bóg. Jeśli małżonkowie zbliżają się do Boga, to zbliżają się do siebie. Dlatego Bóg mówi, tak ściśle się złączą, iż będą stanowili jedno ciało. Więc w momencie, w którym zachęceni jesteście, drodzy małżonkowie, do tego, żeby tworzyć jedność, to ta jedność będzie miała jakość, kiedy nie będzie jakaś, a będzie brała z jakości, która nie pochodzi od was, a jest darem Bożym. Czym bliżej Boga, tym bliżej siebie. Czy to jest trudne? Myślę, że bardzo. Dlatego między bodziec a reakcją, między bodźcem a reakcją, jeśli ja jestem mężczyzną, a tu jest kobieta, jeśli ja bym był mężem, a to jest żona, między bodźcem, czyli tym, co mówi żona, a moją reakcją jest przestrzeń. Między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. I jeśli w tę przestrzeń zaprosimy Chrystusa, to jakość tej relacji będzie przefiltrowana przez miłość Bożą. Przykład. Pan Jacek Polikowski, jest to dla mnie autorytet w małżeństwie, bo od 40 lat wraz z żoną prowadzi poradnię małżeńską. Mówi, że był na takim ślubie, gdzie para małżeńska oprócz obrączek założyły sobie 10 różańca na dłoni. I postanowili sobie, że w momencie, w którym będą mieli się kłócić w domu, osoby, które siebie kochają, ale różnią się w poglądach, w tym jak myślą, jak funkcjonują, jak odpoczywają. Jeśli będą miały się pokłócić, to między bodziec a reakcję, między tą kłótnię, najpierw mówią dycha. Co znaczy dycha? To znaczy, że najpierw się rozchodzą do pokoi i dziesiątkiem różańca omadlają tę rzeczywistość, która za chwilę będzie miała miejsce. Co to dla nas znaczy? Że między bodziec a reakcję zapraszamy Chrystusa i ten Pan mówi, jesteśmy dużo lat po ślubie, ale za każdym razem, kiedy modlę się za żonę, jest bardzo trudno później przekląć. Tak jakby Chrystus uciszał burzę, która miałaby się zacząć. Więc między bodźcem a reakcją zaprosimy tutaj Jezusa Chrystusa, to On będzie zbliżał nas do Niego samego, a wtedy będziemy czerpali z jakości miłości, która wykracza poza naszą byle jakość, tworząc jakość, która jest Chrystusowa, a nie nasza. Wtedy ta miłość będzie na wzór Trójcy Świętej, piękna. I tego życzę Tobie, sobie, każdej z nas o sobie, dzisiaj
żebyśmy pomiędzy sytuacjami trudnymi, które Ciebie i mnie za chwilę spotkają, zaprosili Chrystusa. Czy to będzie dziesiątek różańca, czy może jedno zdrowaś, czy może najprościej w ten bodziec a reakcji, co by zrobił Jezus? Czy Jezus by oszukał, czy Jezus by okłamał, czy Jezus by okradł? Takie zadajemy pytanie, bo wtedy będziemy podnosili poziom ewangelizacji do rodzenia Chrystusa. Pozdrawiam.